Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym Daily Vlogu. Bardzo Was przepraszam, ale dzisiaj z samego rana nie miałam nawet czasu, żeby się z Wami przywitać w domu, żeby sięgnąć po kamerę, bo bardzo się dzisiaj śpieszyłam. Jestem teraz, jest naprawdę wczesna godzina, jest godzina 9, jestem już w centrum na Nowym Świecie, za chwilę mam ważne spotkanie, oczywiście telefon od rana mi tutaj dzwoni, ja właśnie dojechałam i mówię, nie no, jestem 5 minut przed czasem, więc się z Wami przywitam, a że dzisiaj nagrywam Daily Vlog, no to czas najwyższy to po prostu zrobić. Także kochani, piękny dzień, piękna pogoda, nieco chłodno, ale już mamy przecież taki czas i mamy już jesień, więc nie ma się co dziwić. Ja lecę na spotkanie, później muszę, słuchajcie, podjechać do biura, muszę zabrać dokumenty, zawieźć je pewnej osobie. Mam dzisiaj sporo właśnie, tak jak powiedziałam, spraw do ogarnięcia, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się wszystko udało zrobić. Ale samopoczucie mam bardzo dobre, więc myślę, że wszystko będzie jak najlepiej, na cacy, jak to mówi Maksym. Dobra, kończę te moje wywody, zapraszam Was serdecznie do dalszej części dzisiejszego vloga. Wpadłam na chwilę do Arkadii, bo podobno otworzyła się największa Zara w Polsce, więc idę sprawdzić, jak tam to wszystko wygląda. Amo, come sono belli questi fiori. Hai visto? Che bouquet di girasoli. Słuchajcie, dostałam od Marty taki oto przepiękny, ogromny bukiet słoneczników. No dobrze, słuchajcie, będąc w Arkadii, pomyślałam sobie, że kupię jakiś zapach do domu, już taki troszeczkę w klimacie jesiennym, ale niekoniecznie, i zatrzymałam się przy stoisku Sorvella. Wybrałam dwa zapachy, ten taki bardziej, powiedziałabym, z tej linii premium, taki perfumeryjny, zaraz Wam pokażę zresztą. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest za zapach, no bo wiecie, marka Sorvella tworzy zapachy, które są inspirowane oryginalnymi perfumami. Ja nie kupuję tam właśnie tych perfum, wód zapachowych i tak dalej, no ale takie patyczki, takie dyfuzory do mieszkania, to jest całkiem fajna sprawa. I teraz tak, właśnie te, które wybrałam, te Sweet Dreams, one są w takim, powiedziałabym, nieco arabskim, takim korzennym trochę zapachu, ale powiem Wam szczerze, że kompletnie nie wiem, co one imitują, co przypominają, i ten zapach pójdzie do sypialni, natomiast ten zapach, czyli Exotic Mango, jest identyczny jak najnowszy zapach Paco Rabanne dla kobiet, ten, wiecie, z takim fajnym... Co to jest? Nie żołnierzyk, nie ufoludek, nie jakiś taki robocik? No wiecie na pewno, o co mi chodzi, czyli pachnie naprawdę bardzo fajnie mango i ten zapach ustawię sobie w przedpokoju. Słuchajcie, biorę się też za rozpakowanie wszystkich paczek, które do mnie przyszły, więc zrobimy to razem. I wyobraźcie sobie, że to jest paczka, która leży u mnie już 2 tygodnie. Dokładnie 2 tygodnie temu przyszła do mnie przesyłka z Nuskin. Oczywiście najnowsza technologia, czyli Wellspa Ayo. I jeszcze od tych 2 tygodni nie miałam czasu, żeby się za to zabrać, żeby rozpakować. I przede wszystkim, słuchajcie, zacząć testować najnowszą technologię, która pojawi się w sprzedaży pod koniec października. Czyli właśnie AgeLock Wellspa Ayo. Tutaj znajduje się urządzenie i co, zakupiłam sobie w przedsprzedaży, zobaczcie, zobaczcie na to cudeńko, wygląda właśnie tak,
Jest to technologia dostosowania na ciało, ale nic Wam dzisiaj więcej na ten temat nie powiem, bo dopiero muszę zrobić zdjęcia, muszę zacząć testować, no i zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Wygląda naprawdę super. Przy okazji w zestawie było serum, które tutaj widzicie, i był właśnie ten oto aktywator w żelu, a ja dokupiłam sobie jeden peeling do ciała i w ogóle to jest hit, słuchajcie, bo dostałam w prezencie też drugi, co jest bardzo ciekawe. Na początku myślałam, że zamówiłam sobie dwa, ale okazało się w zamówieniu, że jednak zamówiłam jeden i też dodatkowo udało mi się, dostałam taką oto dużą, fajną kosmetyczkę, w której będę sobie przechowywać wszystkie te produkty. Także wreszcie się za to zabiorę i zacznę ogarniać Wellspa Ajo. Czas najwyższy. Wiecie co? Bardzo fajna jest ta kosmetyczka. Duża, pojemna. Włożyłam sobie do niej wszystko, czyli Wellspa Ajo, podstawkę ładującą, instrukcję obsługi kosmetyki. I mogę tak to wszystko razem fajnie przechowywać. Podoba mi się. Podoba. Nie wiem, czy będzie taka opcja z kosmetyczką w sprzedaży, czy taka kosmetyczka w ogóle będzie dostępna. Zobaczymy, jak wejdzie Wellspa Ajo. No dobra. A ja teraz biorę następną przesyłkę i pokazuję Wam coś dalej. Dalej w klimacie kosmetycznym. O! No dobrze. Rozwalamy karton i sprawdzamy, co tutaj dostałam od Bandy. Proszę bardzo, zaraz to wszystko wyciągnę, bo jedną ręką nie dam rady i już Wam pokazuję, ale czarny kartonik, czarne opakowanie, to chyba zapowiedź Dr. Skin Clinic. No pewnie miałam rację, Dr. Skin Clinic, proszę bardzo, i taka oto wiadomość, czyli trzecie urodziny Dr. Skin Clinic. I uwaga, jesteśmy stacjonarnie w Superfarm. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że marka pojawiła się w Superfarm. O, żeby nie było. Co my tutaj mamy? Pewnie jakieś wybrane produkty. W związku z tym dostałam pięknie, proszę, jaki cudowny katalog. Czekajcie, zobaczymy. Trzecie urodziny. Mam nawet, o proszę, jak sobie odpalę, chociaż trójka to tak jakoś nie za bardzo dla mnie teraz, bo u mnie jest 4 i 0, ale fajne są te zimne ognie, bardzo ładnie to wygląda. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Już widzę, mamy tutaj masełko do demakijażu, tak. Mamy tutaj krem intensywnie nawilżający z niacynamidem i kwasem hialuronowym. Bardzo dobrze. Booster na zmarszczki, czyli coś dla mnie idealnie. 4% peptydy. I uwaga, peeling kwasowy, rewitalizacja. Gdzie mamy kwas migdałowy 5% i kwas polihydroksy 10%. Świetnie. Pięknie. Idealnie, kwasy na jesień to jest to, zresztą ja teraz opowiadam Wam o tych kwasach bardzo intensywnie na moim Instagramie, staram się też wrzucać tutaj rolki w formie shorts na YouTube'a, więc kto podgląda, ten podgląda i super, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za przesyłkę, no i oczywiście świętujemy trzecie urodziny Dr. Skin Clinic w Super Farm. Słuchajcie, została mi jeszcze jedna przesyłka, która już nie jest kosmetyczna. Moje zakupy zaraz Wam pokażę. No dobra, sposób pakowania słaby. Nie będę przed Wami tego ukrywać. Dobra, muszę rozerwać tą torebkę. Zamówiłam sobie coś, co wypatrzyłam na Instagramie. Pojawiła mi się reklama. Spodobały mi się kolory. I zaraz zobaczymy, jak to w rzeczywistości będzie wyglądać. Okej, mamy to. Mamy, czyli są spodnie. Szczerze, jakieś takie wielkie te spodnie. No, takiej pupy to ja nie mam. Dobra, trzeba będzie to przymierzyć. Zaraz to zrobimy. Spodnie dosyć duże, a sweter. No, wiecie co? Rozmiar uniwersalny. Więc nie było możliwości wybrania sobie SK, MK i całej reszty.
tak jak widzicie tutaj, to jest sklep ze swetrami. Jakościowo całkiem fajny, chociaż nie wiem, czy ta cena jest adekwatna do tego, co tutaj mam. Cienkie. Wiecie co, dobra, nie ma co gadać. Przymierzymy, zobaczymy. To jest taki kolor beżowy, na takim właśnie mi zależało. Mierzę i zaraz zobaczymy, jak w tym wyglądam. Dobra dziewczyny, wybaczcie za ten bałagan w koło, ale tak to jest, jak się rozpakowuje paczki i mierzy się wszystko od razu. No i powiem wam, że wcale nie jest tak źle, jak to wyglądało. Co prawda, trzeba będzie go prasować, no bo już widać, o widzicie, jak jest pognieciony, ale mimo tego, że spodnie wyglądało na takie szerokie, to jednak jest całkiem ok. Długość może być, chociaż mogłoby być dłuższe, jak na mnie. Sweterek wygląda całkiem fajnie, ale zobaczcie, już widzę pewien jeden mankament. Mówiłam wam, że jest cienki, widzicie, trochę prześwituje jednak. Jednak trochę prześwituje, o i widać majty. Trzeba będzie pomyśleć o cielistej bieliźnie. O, no i można będzie coś kombinować z nim. Podoba mi się, więc nie będę go oddawać. Poza tym kupiłam go w promocyjnej cenie, bo zapłaciłam za niego za cały komplet 170 zł, przecenione z 240, więc myślę, że jest ok, ale trzeba będzie go wyprasować i zdecydowanie moim zdaniem wiosna-lato. Niekoniecznie jesień, ale ja go jeszcze teraz wykorzystam, żeby nie było. Pewnie, że go wykorzystam. Będzie można go założyć do jakichś fajnych butów jeansowej kurtki albo ramoneski. Coś tu się da pokombinować. Kolor jest ok. Tylko trochę mnie wkurza, wiecie co, że jest to przezroczysty i że się gniecie. No ale co zrobić? Damy radę. No nie? Damy radę. A na wieczór wylądowaliśmy w restauracji Boka i bardzo proszę, dla mnie dzisiaj pornstar. No dobrze kochani, ja zamówiłam sobie dzisiaj wyjątkowo pizzę carbonara. Tak jak widzicie, już dawno takiej pizzy nie jadłam i generalnie powiem wam szczerze, że nie jadam takiej pizzy, ale coś mnie dzisiaj tknęło i coś mnie dzisiaj naszło. A Massimo zamówił swoją tradycyjną pizzę capricciose, którą najbardziej lubi. I zobaczcie, te brzegi idealnie wypieczone z pieca opałowego, środek miękki. No, pizza tutaj jest przepyszna, jeśli będziecie w okolicy. Fabryka Norblina, restauracja Boka. Bardzo proszę, a my zabieramy się za nasze jedzonko i myślę, że tym akcentem już się z wami pożegnam. Zapraszam oczywiście na kolejne filmiki. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa! Yogi, jogi, jest umo, i sonem mam go kozesa.